Dużo też kontrowersji wywołało ogłoszenie ostatniego uczestnika, czyli Dagmary Kazimierskiej, znanej z Królowych Życia, ze względu na jej kryminalną przeszłość. Widzowie cały czas jej to punktują. Co pani sądzi o właśnie zatrudnieniu Dagmary do tanecznego show? Moim zdaniem ludzie punktują to, co chcą punktować i my się nigdy nie uchronimy od tego, żeby nie wyciągać gdzieś różnych losów naszych gwiazd, ludzi. Ja myślę, że każdy w swoim życiu ma różne szanse i albo z nich korzysta, albo z nich nie. Naprawdę różne sytuacje się dzieją w rodzinach. Praktycznie kiedyś usłyszałam taki piękny tekst, że każda rodzina ma swój czarny punkt. Bo rzeczywiście są różne problemy, nie wiem, zdrowotne, niezdrowotne i inne. Mnie tak naprawdę nie interesuje do końca przeszłość Dagmary, bo to jest jej sprawa. Mam wrażenie, że jest zamknięta, więc cofanie się do tego to jest takie, to już jest hejtowanie, moim zdaniem, bo to nie ma takiej potrzeby, to jest w ogóle już inna kobieta, ona jest w ogóle w innym punkcie, to jest tak jak, no nawet o tym się nieraz mówi, ludzie się nawracają z jakichś złych dróg, raptownie zostają tymi przewodnikami dobra, szczęścia, więc tak moim zdaniem to jest absolutnie niepotrzebne i w moim przypadku uważam to troszeczkę już za hejt, taki prawdziwy hejt.